No i w końcu pojawi się Arena Breakout Infinite, czyli no popularny klon Tarkowa, tylko że na telefony, na dobrą sprawę. W grę, z tego co wiem, to gra sporo ludzi. Zresztą w gierce, gierka ma pobraną ponad 10 milionów osób w sklepie Play. Prawie 600 tysięcy opinii, także to są dosyć spore liczby. I gra nadciąga na komputery. Jeżeli chodzi o tę gierkę, to jest w zasadzie no klon Tarkowa, tylko że na telefony. Tutaj macie, jak to wygląda na właśnie na telefonie. Pyk, tutaj mamy jakiegoś Liona, UI, inwentory, itemy. Tutaj lutujemy, lutowanie też tutaj trwa chwilę, tak jak w Tarkowie. Modowanie broni, bla bla bla. Oczywiście grafika tutaj jest gigamobilna, nie? No bo to na telefon, ale nadchodzi też wersja mobilna. Mamy całą stronę tutaj, możemy się zapisać do bety. Beta odbędzie się gdzieś na początku maja, także już za niedługo. I tutaj właśnie, jak sobie wyjdziemy, możemy się zapisać do bety. Tu jeszcze mamy na stronie, jak sobie zjedziemy. Anti-cheat, data visualization oraz free-to-play. No pytanie, jak będzie z free-to-playem i z monetyzacją, bo w tej wersji telefonowej można kupić nawet no, normalnie hajs, ten, który się wydaje w grze na itemy i tak dalej, można to sobie doładować kartą, nie? Kredytową. I tutaj mamy oczywiście, gra będzie na Steamie, wersję steamowską. Jeżeli chodzi o szczegółowość broni czy ubioru tutaj, no to wysoki poziom. Gra jest zrobiona też, ta wersja PC-owa, na Unreal Engine 5, z tego co mi wiadomo. Tutaj mamy no modowanie tej broni. To jest 1:1 wyciągnięte z Tarkowa, nie? Jakbym normalnie widział Tarkowa. Jak ktoś by mi nie powiedział, że to jest inna gra, to bym powiedział, że to Tarkow. Tak na pierwszy rzut oka, nie? Tutaj mamy lobby, wybór mapy, start, trochę jak w PUBG w zasadzie ten screen tutaj. Mamy misję, mapę, tutaj jak to wygląda w grze. No grafika jest będzie dużo lepsza niż na telefonach. To już możemy wywnioskować, że jednak grafika będzie przystosowana pod PC. Wydaje mi się, że to też nie będzie miało żadnego crossplayu. Że to osobno będą grać gracze mobilni i osobno będą grać gracze PC-towi. To będą dwie osobne wersje, tak jakby, nie? Tutaj mamy oczywiście ekstrakt. Jakiś helikopterek też ekstrakt. Tutaj wchodzę do jakiejś wioski. No, widać, że to jest w ogóle inny poziom grafiki pomiędzy tą wersją, a wersją właśnie mobilną, nie? I tak to będzie wyglądać. W wersji mobilnej mamy normalnie mapę, klikamy M, mamy mapę, gdzie mamy iść, gdzie mamy ekstrakt. Tutaj obstawiam, że też tak będzie, że ta gra nie będzie tak hardkorowa, bo ona ma trafić do większej ilości osób, tak? Ona ma trafić do szerszego grona niż Tarkow. No i też będzie free to play, no to samo dzięki temu trafi do większego grona odbiorców. Także czekamy, na pewno pojawi się materiał z tej gry. Betę będę ogrywał. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Beta, początek maja. Także zapraszam.